Więc Pedro ma w tym momencie 4,5 godziny. Zabiliśmy wczoraj pod koniec streama Radana. To trwało, według nagrania, które wczoraj edytowałem jeszcze w nocy, trwało to jebane 20 minut. Przez 20 minut biegaliśmy w kółko i summonowaliśmy jakieś śmietniki, żeby go zajebały. I mówiłem, że na dzisiaj przygotuję sobie dokładniej, co jest moim celem, bo po tym, co było widać wczoraj, chodziłem od jednego miejsca do drugiego miejsca, muszę mierzyć siły na zamiary. Sumonologiczny, dokładnie. Więc mam przygotowane plus minus rzeczy, które chcę zebrać w tym ranie. Ja miałem większość z nich jeszcze przygotowanych, ale niedokładnie. I generalnie mamy coś takiego. Malenia przerąbane będzie? Będzie, na pewno. Mam oczywiście kwiatki, nie mam każdego po kolei włączonego, bo by mi to zajebało kolejnych 30 zakładek. A przed streamem miałem włączonych 28 zakładek. Jeszcze z tymi wszystkimi zakładkami z Helldiversów i tak dalej. Więc się trochę ich na szczęście pozbyłem w międzyczasie. Ale mamy kwiatki zwykłe, całą listę. Aktualnie mój najwyższy summon jest na 5. Z tego, co sobie zobaczyłem jeszcze przed streamem, jest opcja, żeby normalny summon zrobić na plus 10 jeszcze przed wyjściem ze stolicy. Jeszcze przed wyjściem ze stolicy, więc dochodząc do stolicy, zabijając DTS-a i wchodząc w podziemia, tam do tego sztucznego moga, tam jest jeden dungeon, gdzie na końcu jest ten koleś, który napiędala okresem i ma swoje psy. Ale boss sam nie jest problemem, bo bossa nie musimy bić. Chodzi o to, żeby tam zebrać kwiatki 8, 9. Poprzednie też są gdzieś do zdobycia oczywiście w świecie. Między innymi na górze Gelmir, więc polatamy, poszukamy tych kwiatków. Ghost Glove Warty, jeśli chciałbym sobie zrobić summony te specjalne. A jeden ze specjalnych summonów to będzie Dung Eater Puppet, którego być może questa zaczniemy jeszcze dzisiaj robić. Nie obiecuję, nie wiem. Bo generalnie to jest, on się łączy z questem Rani i z questem Seluvisa, tak? To są trzy questy w ogóle pomieszane, żeby zdobyć to. Bo musimy zrobić częściowo quest Rani, częściowo quest Seluvisa, który jest też troszeczkę częścią questa Rani, plus częściowo musimy zrobić quest samego gównożercy, więc to jest mocno pomieszane. Ja specjalnie sobie wrzuciłem tą stronę, żebyśmy w razie czego, jak już będę mógł zdobyć tego summona, to żebyśmy wiedzieli krok po kroku, co kurwa robić, bo to nie jest aż tak łatwe, jak się wydaje. Można to zepsuć, questa Rani nie można za daleko popchnąć, bo jeśli za daleko questa Rani popchniemy, to sobie softlokujemy to i nie zdobędziemy tego, nie? Miałem pobudkę o 5, ale musiałem siedzieć patrzeć, jak ubijasz tego Radana, bo bym nie zasnął. No, umarł w końcu, nie? I to first try umarł, więc git. Wszystko się da, ja dziś na Margicie miałem surfisty na plus 18, pewnie, że się da. Więc to jest to, jeśli chodzi o te specjalne kwiatki, te na mocniejsze summony. Mam spele, które bym chciał zdobyć. Jest to Lord's Heal, który się dostaje za Two Fingers Prayer Book, którego teraz nie możemy jeszcze zdobyć, bo ten Two Fingers Prayer Book zdobywa się dopiero w stolicy, więc musimy najpierw zabić Draconic Tree Sentinela. Great Heal z kolei już byśmy mogli zdobyć. To jest kolejny quest, który musimy lekko popchać, musimy przegadać Korchyna, chyba że już się przeniósł, bo generalnie właśnie kiedy Korchyn przeniesie się do Altus Plateau, musimy go znaleźć, później chyba znaleźć go tam przy północnej części Altus i wtedy będziemy może o niego kupić większego heala. A ja chcę większego heala, great heala, wielkiego heala, żeby po prostu mocniej leczyć, nie? Lost Heal to będzie później, to już mówiłem. I tam jest jeszcze kolejny heal, ale nawet go nie włączyłem, bo on jest dopiero w Ashen Lendel, więc to jest całkowity endgame. Pytałem wczoraj was, jakie myślicie, żeby wziąć łezki do mojej specjalnej flaszki. Przepatrzyłem sobie całą jebaną listę i szczerze mówiąc, pod ten run, pod leczenie i buffowanie, nie ma fajnych łezek. Tak naprawdę. Jedyna łezka, która jest rzeczywiście użyteczna i da mi jakąkolwiek przewagę w kombacie, to jest łezka na plus 10 wiary. Na 3 minuty zawsze to coś, 10 wiary, troszeczkę więcej heala. I Opaline Bubble Tear stwierdziłem, że przynajmniej jednego hita ja sobie zabsorbuję, powiedzmy stojąc przy moich mobach, chcąc je podleczyć. Bardzo często się zdarza, że te bossy machają łapami, kiedy ja chcę podleczyć mojego summona i ja sam po ryju dostaję, nie? Więc zawsze tego jednego hita to zaabsorbuję. Dalej, talizmany jakie chcę. Mamy już talizman na plus 5 wiary, który pewnie ze mną zostanie na dłuższy czas, tak mi się wydaje. Mamy też na plus 5 tych statystyk fizycznych, że tak powiem.
ale jego pewnie jak najszybciej chcemy ściągnąć. Dalej, Shabrilis Wow, to wczoraj Uzyf zaproponował i to jest dobry pomysł. Jeśli będę miał już jakieś summony, które rzeczywiście strzelają na przykład, Latenna, tego questa też będziemy chcieli pociągnąć. Tylko nie wiem jak go pociągnę, bo żeby pociągnąć questa Latenny, musielibyśmy wziąć od Albusa część medalionu Dectus, ukrytego medalionu Dectus, czy tam tego drugiego, tego ukrytego medalionu do Haligtree. A jeśli go wezmę, to będę miał inwazję Enshi w Roundtable Holdzie, którego nie będę miał jak zabić, więc chcę to odłożyć jak najdalej. Więc nie wiem jak zrobimy tą Latennę, być może ją sobie albo podarujemy, albo jeśli tego questa nie da się softlockować, to po prostu go później zrobimy, bo i tak Latennę się dość późno odblokowuje. Rzeczywiście właśnie w tym ukrytym, ukrytej ścieżce do Haligtree, w tej drugiej części, niewidocznej części Lodowej Krainy, więc to jest też endgame bym powiedział, nie? Kolejny talizman jaki chcę i chyba po niego jeszcze dzisiaj pójdziemy, to jest Vraja Lucaria Academy. On jest bodajże nad areną Rudego Wilka Radagona, tak? Więc to bym chciał. To zwiększa mi spell casting time. Daje mi wirtualne 30 dexa, a wiadomo, że dex zwiększa prędkość z kasowania speli, więc jako, że te moje heale trochę się kurwa muszę stać i klikać, i zanim moja postać wstanie i będzie mogła jakiekolwiek akcje robić, to mija w chuj czasu, ja często dostaję poryjów wtedy przy okazji, chcąc leczyć moje summony, więc co się może przydać w tym ranie. No i takie dwa bardzo podstawowe talizmany bym powiedział. To jest ten, który daje mi więcej procentowo many. Pierwszy będzie do zdobycia akurat tam, gdzie jest Latenna zaraz po tym, więc zobaczymy, czy uda nam się to dzisiaj zrobić. Pewnie tak. I drugi talizman też jest, a nie, to jest Carrion Study Hall, to jest tam, gdzie jest ten skurwysyn, co strzela niebieską, magiczną strzałą, nie? Gdzieś tam na górze, na raftersach właśnie jest do zdobycia ten talizman i po niego też możemy dzisiaj iść. Z Ash of War'ów jest Ash of War Holy Ground, którego daje się, można dać między innymi na Shielda, więc jest taki jakby konsekracja, jak w WoWie na Paladynie, czy w Diablo 2 na Paladynie. Stawiasz pod sobą taki obszar złoty, święty i ktokolwiek w nim stoi, swoich przyjaciół, allies, ten dostaje heala i dostaje też 20% mniej damage'u na ryj. Nikitoto, dziękuję za followa, siemanko, dobry wieczór. Kolejna rzecz, ostatnia w sumie, o której chcę popierdolić jeszcze teraz zanim zaczniemy, to są buffy, debuffy, etc. Wczoraj ktoś zaproponował, chyba Savio, jeśli się nie mylę, żebym zdobył sztandar z O'Neill'a, z Kaelid, ale ja powiedziałem, że nie chcę, ponieważ będę chciał używać Golden Vow jako buffa na moje postacie, na moje summony i tak dalej. Ale każda z tych kategorii, możemy mieć z każdej kategorii osobny buff. Możemy mieć osobny buff na weapon i wtedy możemy też sobie mieć inny buff na tarczę, inny buff na body, inny buff na aurę, inny buff na health regen i tak dalej. Nie możemy mieć z tej samej kategorii, z tych wszystkich pojedynczych, dwóch buffów na raz, bo po prostu jeden nadpisuje drugi, one się nie stakują, ale możemy między innymi mieć body buffy. Ja sobie tutaj zaznaczyłem, w podwiary, mając 10 wiary, możemy sobie zdobyć na przykład negację damage'u magicznego, ognistego, lightning i holy, który jest AOE, rzuca się też na moich, no jak to się nazywa, na moich allies, pół sprzymierzeńców, więc jeśli będę iść na przykład na Renale, jakimś cudem się uda dojść do drugiej fazy, to mogę włączyć Magic Fortification, żeby mniej damage'u moje summony dostawały od magii na przykład, nie? Więc to jest jedno. Drugim buffem to jest aura, tak jak mówiłem, będziemy używać Golden Vow konkretnie, po który nie wiem, czy dzisiaj pójdziemy, bo to jest kawał drogi. Zobaczymy, czy się uda. I trzecim buffem, o którym całkowicie wspomniałem, że możemy go używać, to jest Blessing's Boon. On jest do kupienia od razu, domyślnie u tego, u tutela, nie? Tutel! Tutela papieża, turtla papieża, to możemy to kupić. I to po prostu jest też kolejny buff i na siebie, i na moich właśnie, na moje summony, który po prostu będzie dawać healing over time, 8 HP na sekundę, niby niewiele, ale zawsze coś, nie? Stream w środku tygodnia, szanuję, jak dzisiaj jest niedziela. Siemanko, duży Mitsu. Więc to tyle, jeśli chodzi o te rzeczy. Więc, już mi gardło boli. Co robimy teraz? Ja bym poszedł, po pierwsze, do Rai Lucarii.
przebiegł się przez Raj Lucaria. Zobaczymy, czy uda nam się z Roddogiem plus 5 czy 4. Z Roddogiem, czy uda nam się zrobić... Ja pierdolę, proszę, nie straszcie. Czy uda nam się zrobić... Wilka. Stolicy jest suknia, która leczy wszystkich 2 HP na sekundę tam, gdzie zbroja Lionela. O, okej. Okay. To jak będziemy w stolicy, bo postaram się dzisiaj tego DTS-a jeszcze zabić, to możemy ją wziąć. To możemy ją wziąć. Ale jeśli chodzi o zbroję Lionela i tak dalej, też w tamtej okolicy zbroi Lionela są item, jest chyba itemek jeden, tak? Do zakończenia głównożercy. Więc nie wiem, nie wiem jak daleko będę musiał iść z tym questem głównożercy. Czy to był kwiatek, czy mi się wydawało, nie? Z questem głównożercy, żeby zdobyć jego summon, nie? Zakładam, że nie będę musiał tych kursów specjalnych podnosić. Ale może. Czemu dziś gramy tak wcześnie? Bo tak sobie postanowiłem i tak robimy. Bo tak postanowiłem i tak robimy. Jak coś, to ten. Mamy jeszcze jutro i pojutrze na oglądanie filmów. Ale Baldura też bym chciał przycisnąć, żeby jednak dojść w końcu do tego trzeciego aktu. W końcu. Ja pierdolę. Ale w sumie jak już tu jestem, mógłbym sobie zrobić seta tego, nie? Gdzie on jest, ten karyjski? Czy już go minąłem tam z tyłu? Chyba go minąłem, tak? Czy nie? Nie wiem, pewnie tak. To chuj w niego w takim razie. To w takim razie jebać go, nie chce mi się cofać. A tu jest summon jeszcze na górze, nie? Tu, o! On też się może przydać. A! O, halo? Ciekawa ścina w ogóle. To są ci kolesie, co tu są, nie? No, no właśnie. Marionetki. Oni też są kurwa dobrzy, bo oni strzelają. To jest dwóch marionetkowych strzelców, ci sami, co właśnie to do mnie teraz z góry strzelali. I nawet bezlatenny, wydaje mi się, że mógłbym do tego, nawet dla nich specjalnie, Shabri's Wall nakładać, tankować bossa, rolować bossa, uciekać od bossa, podczas gdy oni z daleka strzelają. To nie byłoby głupie. Przed tobą jest ten set? Aha, jeszcze nie minęło się, ale ten set jest paskudny. Ten set jest, znaczy, mi się czapka w tym secie nie podoba. W tym secie karyjskim, jak dla mnie, on jest całkiem fajny, nie jest jakiś przezajebisty ani cokolwiek. Ale jest ładny oprócz czapki, jak dla mnie. Czapka ma jakąś dziwną, kurwa, antenkę, jakbyś miał, nie wiem, odbierać falę 5G przy okazji. Ale reszta jego całkiem spoko. Dobra, tu już idziemy do bossa, więc ustawmy sobie parę soczków na leczenie, co? Czy Lisa Radagona, Wilka Radagona można otruć rotem? Plachę. Weźmy 6. Shabri's Wall nie zmieni agro, jeśli sumo dostanie tylko roll. Czekaj, Shabri's Wall nie zmieni agro, jeśli summon dostanie, tylko roll zbroi Elemera działa. Serio? Huh. Ciekawe. Dobra, zobaczmy sobie tego Wilka Radagona. Czy on... On nie powinien być chyba odporny na ten, nie? Na rot. Red Wolf of Radagon. Red Wolf of Radagon i... Scarlet Rot 324 obrony, rezystancji, czyli całkiem spokojnie można go obsrać Scarlet Rotem. Dlatego też mój Roddog jest na plus 4 tylko, ale Red Wolf of Radagon ma mało dość... Ma mało dość HP, nie? On ma chyba mniej HP niż Margit w ogóle. Więc o ile nie umrze, zanim mój pies go zabije, to będzie całkiem nieźle. Okej, piesku. Żryj, kurwia. Ma ten... Nie ma. Nie ma rota ciągle. Kurwa, czemu nie tankujesz, Paweł? Mój pies nie może go dogonić po prostu. Ta prędkość kastów by się naprawdę przydała tutaj. Piesku! Nie piesku. Piesku! Okej. Okay. Mój pies też umarł. Duża pani też fajna będzie. Dużą panią to ja nie wiem, kiedy zrobię, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia, kiedy na Renale pójdziemy. Bo na Renale wydaje mi się, że będzie tak pojebany setup potrzebny, że to jest masakra. Szczególnie na pierwszą fazę. O ile druga faza to jest po prostu ona głównie i moje summony po prostu będą na nią leciały, o tyle pierwsza faza... Nie wiem, jak zrobić pierwszą fazę. Bo tam tych dziewczynek, które agro będą zgarniały z moich summonów, będzie, no... Kilkanaście co najmniej, nie? Ja pierdolę. I żeby one, moje summony, konkretną tą jedną dziewczynkę, którą mają zaatakować, wzięły, no to trochę, kurwa, potrwa. Leci we mnie, oczywiście, że tak. Poczekaj, jak chcę mojego summona zbufować. No i nie było warto. Ona też ma summony w drugiej, ale jej summony nie są cały czas. Nie ma ich non-stop w grze, nie? Więc nawet jak na chwilę przyjdą, nie wiem, czy jej wilki na przykład, które są chujowe, jej wilki są na 2 strzały zazwyczaj. Plus nawet jak ich nie zabijesz, to one znikają po kilkunastu sekundach. To nie jest problem, nie? Tak samo, nie wiem, jak tego Bloodhound Knighta przyzwie. Gorzej jak jest troll,
bo troll, no jednak AOE dość mocne robi, tak samo smog, ale jej summony to teoretycznie nie powinna być duża przeszkoda. Bardziej się boję pierwszej fazy, żeby w ogóle z niej wyjść. Zrobimy jeszcze jedną próbę. Jak nie wyjdzie, to pójdziemy sobie zrobić z tego psa plus 5, plus 6, bo będzie ciężko. Iron Pineapple pół ludzi użył, ale też coś do rzucania jest, co sprawia, że twoje summony atakują cel. Tak ktoś mówił ostatnio też. No. No bo pół ludzi jest sporo, nie? Po prostu. Tylko z kolei nie wiem, jak by się wtedy... No i nie ma psa już, no. No nie jest jakoś mocno... Dobra, zabij mnie. Nie jest jakoś mocno na Rota odporny, ale kurwa, on tak skacze po całej... No traf mnie! Po całej jebanej arenie. Że ciężko w ogóle, żeby mój pies nabił mu na tyle dużo Rota, żeby dostał tego Rota, nie? Jest z twoich do summonów, tak, ale bijesz mu damage. Pewnie się nim rzuca tak jak mniej więcej... Ja tak strzelam. Nie widziałem tego słoika. Jak słoikiem na sleep, nie? Sleepem też jak rzucisz bezpośrednio w moba, to czasem damage wpadnie. Ale w większości przypadków zazwyczaj się rzuca między siebie a bossa, tego sleepota, żeby boss podchodząc do ciebie przez cały ten odcinek, gdzie jest ta chmura sleepa, żeby cały czas mu się status nabijał, nie? Dobra, czyli co? Piatki 5 i 6. Piatki 5 i 6, żeby... Chyba, że spróbujemy jeszcze z krysztalnikiem, ale nie wiem, czy bo krysztalnik jest na plus 5, nie? Spróbujemy krysztalnika plus 5, chociaż nie wiem, czy on sobie będzie lepiej radzić. Nie wydaje mi się, on też tam pewnie dostanie stagger jak pojebany. A jak nie, to pójdziemy szukać tych kwiatków na Rod Doga na plus 5 i plus 6. O, okej. Okay. Bolało jak chuj! Fuck! Nie miałem już staminy, żeby blokować. Ale ej, to się może udać. Czy tego headless mi summona masz? Mam Lutele, tak? Mam ją, ale na plus 1, plus Lutera jest strasznie defensywna. Z tym krysztalnikiem to wyjdzie. On jakbym miał lepsze RNG do healii, to by weszło. Lutela chujowa, no właśnie, ona jest strasznie defensywna, nie? Ona jest dobra, jeśli to byłby jakiś summon dodatkowy, który ja bym chciał, żeby tankował, a w międzyczasie ja będę napierdalać. Ale jako solo summon nie wydaje mi się, żeby Lutela była dobra. Chuj mi się niestety nie wydaje. No i po summonie, no. Rwa! Jak to kurwa robić? No ja wiem jak, no trzeba... Dobra, dobij mnie, nie chce mi się tepać nawet. Trzeba wzmocnić summony i tyle, no. Lutel the hell. No mówię, lutelkę mamy, ale ona jest bezużyteczna. Ona jest zbyt defensywna. Szkielety. Lord Smasher. O szkieletach jeszcze tam. Dobry, jeszcze nie wziąłem. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, siemanko. I panu Remhakowi uśmiech troszkę mnie nie było i widzę Eldenik uśmiech, co tam u pana i co tam czat uśmiech. Tak jest, dokładnie tak. Siemanko. Rzeczywiście dawno cię nie było, Smasher. Ej, dobrze, robimy sobie pacifistrana, który jest dość kurwa trudny i wymagający, bo nie jest to normalny run, który ja bym zrobił normalnie i z takimi standardowymi strategiami tutaj walczył, nie? Dobra, kwiatki, piątki, szóstki. Tym się musimy zainteresować. Oga też można zobaczyć, można, ale na razie nie chcę. Na razie wiem, że to co mam to jest dobre, tylko po prostu musimy to wzmocnić. Więc zanim zaczniemy szukać nowych summonów, zróbmy porządek z tym, co mam. Kwiatki, piątki. Albo wiecie, co jeszcze możemy zrobić? Zanim kwiatki, odklepmy sobie, żeby mieć z głowy te łatwiejsze rzeczy, czyli zdobycie... Po pierwsze, tutaj musimy skoczyć po jedną łezkę jeszcze. Po drugie, tutaj pod ten... Pod to drzewo zabijemy sobie bossa, bo tutaj jest jedna z łezek, którą chcę, a druga z łezek jest gdzieś tutaj chyba. Tu jest łezka na plus 10 wiary. To mi też da mocniejsze healy na 3 minuty, więc to się przyda, nie? A Oga tak. A czy Oga byłby spoko? A właśnie, w sumie, bo i tak Oga jest tutaj, nie? Jako summon z tego dungeona, który jest na Radonowej arenie. Bo tam i tak chyba pójdziemy po kwiatki, jeśli dobrze pamiętam. Więc przy okazji możemy spróbować tego Ogę zdobyć. Ale tam jest taki boss, że ja nie wiem, czy ja go kurwa czymkolwiek zabiję. Tam jest ten skurwiały, robak, nie? Wielki. Który przy okazji nabija Scarlet Rota. Ja nie mam czym go zabić. Za cholerę nie mam czym go zabić, nie? Nie wiem, na tego jego też nie zrotuję. Dawaj krysztalnika. Co on go tak... Aha, bo on ma obuch, no ta. Przyjdziemy sobie szybko zabić bossa, kurwa, ta, ehe. Jak mój najlepszy summon lewo sobie daje z nim radę. A bez moich leczeń to by w ogóle tutaj, kurwa, polek już pewne. Nie wchodź teraz tam! Nie dostał heala, dobra, zgon.
Okej. Okay. Wystarczająco blisko to było, ale... Aha, kolejne kulki poleciały. Kurwa, zaspamował. Ja myślałem, że to będzie po prostu kwestia tylko tego, żeby tu przyjść i go zajebać, a tu widzę, że nie jest tak łatwo. Jakie mam jeszcze summony wzmocnione jako tako? Na te plus 4 na przykład. Żadne. Mam dosłownie krysztalnika na 5 i rotena na 4. Ale tego drzewka chyba nie zrotujemy, nie? Czy da się zwykłe drzewka zrotować? Kurwa, chyba nigdy nie próbowałem. Jak to się nazywa to drzewo konkretnie w tym miejscu? Daj mi mapę. Bo rotowych drzewek na pewno nie można zrotować, ale czy te zwykłe można? Ja chyba przenigdy nie grałem builda pod rot, więc... Kurwa, nie wiem. Earth Tree Avatar. Pipiripi, odporności... Ej, da się to zrotować! Zwykłe Earth Tree Avatary mają tylko 316 odporności na rota. Coś mi się kojarzy, że jego da się rotować. No właśnie, tak jest też napisane. Ma 316 odporności, czyli da się. No to spróbujemy, bo tak naprawdę on nie ma dużo HP, nie? Wystarczy, żeby rot wszedł, zanim mój pies umrze. Nie? To jest najważniejsze. Hello! Bij mnie, a nie mojego psa. No i bije psa, no. I już go stunował. Jebany spamer. Zrocił? Czy mi się wydaje? Nie, po prostu pomarańczowo zaatakował. Jest kurwa szczeka na niego, tylko zamiast go bić, no. O, jest rot! Okej, okay, dobra. Ja się podleczę sam. O chuj. Fuck! Nie we mnie, nie we mnie! Dobra, pies nie żyje, ale jest rot. Więc teraz, teoretycznie... Wystarczy go... wybiegać na śmierć, i nie blokować się na drzewach. Kurwa, tam ten mały śmieć z tyłu. Jeszcze kwiatka zdążę po drodze zebrać. Okej, będą kuleczki, nie zablokować się na niczym i będzie dobrze. O ty kurwo jebana mała. O, to właśnie, nie zablokować się na niczym, o tym właśnie mówię. Okej, zdechło. Mała kurwo, przyszedł jeszcze podczas walki frajer. Obrońca wielki. Dobrze, konia odpal, prawda, mogłem na koniu spierdalać. Bez kitu, już to open world. Dobrze, czyli mamy tą łezkę, którą chciałem mieć już jedną. Druga łezka jest gdzieś tam, gdzie oznaczyłem. Tam jest miska taka po prostu, tu już bez zabijania niczego. Możemy po prostu wziąć sobie tą łezkę na plus 10 wiary. Na kozie jeździć, no właśnie. Czy nie ma summona rotowych krysztalników? Summon rotowy krysztalnik? Nie widziałem go na liście, jak patrzyłem w tym tygodniu. Widziałem tylko jednego zwykłego, ale może ja po prostu nie widziałem. To jest całkowicie możliwe, nie? To jest ta miska. To nie jest ta miska. To jest ta miska, tak? Fiu, pies. Faith not crystal tier. Teraz jestem w kombacie z tymi kwiatkami i nie mogę się tepnąć. Dobrze, czyli mam już łezki, chociaż tyle. One mi pewnie do końca gry wystarczą. Nie wiem, co najwyżej, jeśli by to chciał inną łezkę, to będzie łezka mogowa, nie? Prawdopodobnie. Ale łezka mogowa, to jeszcze tam pójdziemy. Łezka mogowa to będzie, no, na endgame dopiero. Plus wiemy już, jak łezkę mogową zdobyć. Bez zadawania damage'u, tego NPC-a można po prostu kurwa zrzucić, nie? Czasem się to nie udaje, ale zazwyczaj się jednak udaje. Więc tak, to i to, i cyk. I gdzie ja to chcę wrzucić? Na bara chyba normalnie. Niech będzie. Boss rotowy jest, to może summon też, nigdy tego nie używałem. Znaczy ja w ogóle nigdy summonami nie grałem, nie? Jedyne rany, gdzie się chociaż troszeczkę bawiłem summonami, to było tak naprawdę mój pierwszy run, bo to było coś nowego w Eldenie, więc chciałem sobie potestować, pobawić się tym gównem. No i w Ascended modzie, ale Ascended mod był trochę inny, nie? Całkowicie niż normalna gra, więc ciężko to porównać.
Przerwałem eldeńskie kurwie, ty jebany. A czekaj, jak już tu jestem, to podnieśmy te kwiatki lili. Znaczy Trine. Lili Trine. Te jebane gwiazdeczki z Tagerem prawie ubiłem, podniosła się, skastowała gwiazdki. To ja tak właśnie tak samo miałem, że widziałem, że leci animacja kastowania gwiazdek od niej, po czym wszedł mój Stagger, miałem takie, o kurwa, ale RNG piękne. Skończył się Stagger i skończyła kastować. Miałem takie, aha, okej. Okay. To teraz jest świetne. Dobrze, czyli to ulepszenie, czy coś jeszcze mnie interesuje w tej części Weeping Peninsuli? Chyba nie. Chyba nie. Więc wróćmy sobie tutaj. Mamy z głowy ten awatar. Tą mapę też mogę wyjebać już. Mamy tą łezkę z głowy i tą łezkę z głowy. Pójdźmy po te piątki i szóstki. War Dead Catacombs. To jest właśnie to miejsce, gdzie jest ta arena Radana, nie? Czy tam będą też piątki w War Dead Catacombs? Nie widzę tutaj. Ale może będą. Może kurwa będą. Czy któryś z tych się powtarza? Nic nie Auriza. Słyszałeś. Nie, nie słyszałem. Auriza Hero's Grave. Tu są i piątki, i szóstki. Auriza Side Tomb. A nie, to jest Hero Grave, a to jest Side Tomb. Ale Hero Grave też, dobra. Wróć, jak zdobędziesz trochę doświadczenia. I to jest tu wewnątrz. Co warto tutaj obejrzeć? Hej. Boże, co żeście się odpalili z tym? To dobrze, możemy tu skoczyć w sumie i przy okazji pozdobywać sobie... Tu jest parę upgrade'ów do soczku, nie? Zawsze to parę nasionek więcej będę miał od razu. I skoczymy po te piątki i szóstki tutaj. Dobrze, to jest kolejny krok do zrobienia. Piątki i szóstki, tak? Bo piątkę, tak. Nikt nie będzie podskakiwał moim kolegom. Moim summonom, kurwa. Bo piątkę mamy już na krysztelniku, ale przydałoby się... Mogę ci wiele opowiedzieć o różnych zwierzakach, ale to cię będzie kosztowało. Przydałoby się jeszcze rot-doga zrobić, w tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. To weźcie się tak odpalili. No i teraz już mi wszystko z głowy wyleciało. Chciałem jeszcze jakieś spele kupić, nie? Chciałem kupić spele u Korchyna. Tak. Chcę się nauczyć czegoś nowego. Pełzaczy dla Kaloma. Halo? Wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Co? Gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy? Powiedz mi nieco więcej o pełzaczach. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać, zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Dobrze, dobrze. Ja teraz pokażę Uzywowi, jak bezpiecznie przebiec koło runicznego niedźwiedzia tutaj, tak żeby nie musieć jechać samym środkiem, chodząc do stolicy, a czy na rubieże stolicy, rubieże zewnętrzne. Bo Uzyw, jak to był ostatnio, to się uparł, że przechodzenie tutaj bokiem jest niebezpieczne, więc przed środkiem tych schodów, a to jest jeszcze bardziej niebezpieczne. A więc, co robimy? Po prostu zapierdalamy przed siebie. Jak wyskoczy niedźwiadek, to mówimy mu: elo, mijam cię, chłopieni. Może tu jest mały niedźwiadek, mała niedźwiedzica, zaraz będzie duża niedźwiedzica, mały wóz, duży wóz. Proszę, wyjebany ma niedźwiadek, całkowicie na mnie. A tu jest duży niedźwiadek i po prostu idziemy sobie prawą stroną. I tyle. Chill jak skurwysyn, nie? W ogóle zero stresu. Widzimy zieloną chmurę, to wiemy, że zaraz będzie zakręt w prawo i koniec, kurwa, historii. Ale środkiem jest giga łatwo, tędy też. Ja po prostu biegłem do przodu. Nic nie zrobiłem. Żadnego dodge'a nawet nie wykonałem. Po prostu biegłem przed siebie. Przy prawej stronie. And that's it. Pretty much it. Oszukane, RL1 też bestię zabiłeś i nie wierzę, bo się nie da. Ale RL1 bestia trochę zajęła czasu, nie? Tam, no, jeden, to był jeden z bardziej wkurwiających bossów na RL1. Ej, to jest właśnie gargulec, czy to jest ten czarny pobratymca? To jest gargulec zwykły, nie? Wczoraj jak tier listę robimy, to się zastanawiałem, czy to gówno tutaj to jest gargulec, czy czarny pobratymca. W ogóle nie wiem, czemu się nie zagrował. Zleciał na dół i siedzi jak pizda w miejscu. Just Viking podkreślenie. Siemaneczko, jak tam dzionek leci? Git. Jakieś bossy bity? Tak, jeden, malutki. Znaczy dzisiaj generalnie jeden, przed chwilą padł ten jeden z awatarów drzewa po prostu, nie? A tak poza tym to ciężko. Teraz lecimy... Po co tu przyszedłem? Aha, żebyś tam do side tomba. See the tomb. Gdzie tu jest łaska? Tutaj. Idziemy po kwiatki do upgrade'u moich summonów. Tak jak mówiłem, w ogóle generalnie zanim wyjdziemy, zanim... Tak, no nie, to musimy wyjść do stolicy. Czyli wzmocnij te soczki od razu przy okazji. Jak wejdziemy do stolicy, jak się już uda to zrobić,
to będziemy mogli sobie zrobić plus 10 summona. Tylko pytanie którego? Prawdopodobnie Roddoga, tak mi się wydaje. Ale zanim w ogóle wyjdziemy na przykład do... Jak on się tam nazywa? Giganta. Fire Gianta. To prawdopodobnie będę chciał... Ja tam przejdę dołem? Przejdę, nie? Prawdopodobnie będę chciał sobie zdobyć tego drugiego rotowego skurwysyna. A mianowicie mam na myśli gównożerca, czyli summony do cipy. Te, które mam i te taki upgrade, na którym są, to jak najbardziej, no. Plus, jak jesteśmy już tutaj, no teoretycznie to nie jest blisko, ale daleko też, nie? Możemy sobie skoczyć do Volcana Manor, gdzieś tam na górę Gelmir, żeby zdobyć prawdziwego Golden Vala, nie? Żebym nie musiał go włączać z tej dzidy, którą mam tutaj na boku, tylko po prostu jako spell, nie?